Jeżeli chodzi o dyrektywę CRD4 i CRR i zastosowanie jej w stosunku do banków, myślę, że powinno być to powołanie IPS-u jest jakby trzecim i ostatnim elementem, jeżeli nie zadziałają dwa wcześniejsze. O czym mówię? Pierwsze no to jest próba wyłączenia banków spółdzielczych spod działania dyrektywy CRD4 i rozporządzenia CRR i myślę, że jeszcze nie jest za późno, bo dyrektywa nie jest uchwalona i trwają, o ile mi wiadomo, trwają prace czy negocjacje między Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim w tym zakresie. Jeżeli by się to dało, no to jesteśmy już po prostu, mamy jeden temat załatwiony. Jeżeli nie, to myślę, że na gruncie regulacji krajowych jest możliwość wyłączenia z przypływów i wagi ryzyka z przypływów i napływów, odpływów i napływów do banku zrzeszającego i banków spółdzielczych, wyłączenia tych z funkcją zerową wagi ryzyka. I w tym momencie tutaj myślę, że mogło być zastosowane ustawodawstwo już polskie. Tylko że po prostu w tym momencie płynność byłaby zachowana tak, jak jest dzisiaj. Też by to po prostu sprawę załatwiało bez potrzeby powoływania IPS-u. Jak ten postulat pogodzić z poglądem, jaki zaprezentował podczas obrad pan przewodniczący Kwaśniak? Znaczy pan przewodniczący Kwaśniak stoi na stanowisku dzisiejszej regulacji prawnych. Natomiast nie bierze możliwości zmian prawnych, które powinny nastąpić. Przecież ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, banków zrzeszających nakazuje nam ustawowo lokowanie środków w banku zrzeszającym. I z drugiej strony każe nas się w tym układzie, że nie będziemy mieli z tego tytułu płynności, jeżeli wejdzie dyrektywa CRD4 i rozporządzenie CRR. I to jest przeciwstawne sobie jakby no, działania, które nie powinny mieć miejsca w tym wszystkim. Czyli rozumiem, że pojawia się jednocześnie postulat zharmonizowania regulacji dotyczących całego obszaru funkcjonowania bankowości spółdzielczej. I takie zadanie przy powołaniu międzyrzeszeniowego zespołu do spraw poprawy regulacji prawnej, taki był cel. Poprawa czy dostosowanie do warunków współczesnych ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, zmiany w prawie bankowym, chodzi o zaliczenie udziałów do funduszy własnych i zmiany w prawie spółdzielczym, że po prostu te udziały mogły być tak zwane, to co mówił przewodniczący Kwaśniak, zaliczane jako wieczysta własność.